głośno jest, zaraz. Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Emi. Witajcie w nowej serii ze Still Life 2. Będzie ostra zabawa, bo to jest na gra na filmach dwóch Milczenie Owiec i coś tam. I psychopata jakiś, nie? Coś tam. To jest chyba thriller. Thriller przygodowy, czy jakiś tam. Albo nie. To taki bardziej. Taki fajny film. Taka fajna gra właśnie. I w pierwszą część grałam w Still Life. Na kanale chyba, nie wiem. Nagrywałam filmy czy nie? Ale co z tego? Ale tutaj będzie jeszcze lepsza zabawa. To jest właśnie o agentce właśnie Victoria McPherson, która w pierwszej części gry prowadzi śledztwo, coś tam goni mordercę, coś tam, co on morduje wszystkie kobiety, coś tam na podstawie, nie wiem, jakiegoś tam malarza i pod koniec gry wchodzimy do galerii tam. Musimy te obrazy wejść tam, most, coś tam. I potem wyskakuje adres nam na samym końcu gry, która tam jedzie. Ma z tym jakimś tam kolesiem. Konfrontację. I potem on w walce traci tą maskę, nie? I ta, co zobaczyła jego twarz, to właśnie tam pościówka umarła i tak dalej, tak się skończyło. I potem ona mówiła, że wyjeżdża do Los Angeles, no i właśnie tu się dzieje akcja właśnie w Los Angeles. Kurczę, zaraz coś tam, no. No to więc, jak się gra będzie podobała, seria na moim kanale, oczywiście zagrajmy w Still Life 2. Dobra. Przygodówka z thrillerem i tak dalej. Dobra, się zaraz dowiecie, jak tylko grę puszczę. Sprawdzam, co jeszcze wszystko jest. Napisy są. Napisy są, podpowiedzi są. Dobra, wszystko jest. Ja tu nie można przedstawić grafiki. Dobra, jak nie mogę, to nie mogę. Dobra. Zatwierdź to. Mamy filmy. O! Ale na coś mam. Sprawa Ackermana, co puścić to? Thank you.
No i to jest właśnie to. To jest właśnie to się działo w pierwszej części właśnie Still Life właśnie. No mam nadzieję, jak się podoba seria, to kliknij subskrybuj tam pod kanałem, ten czerwony przycisk subskrybuj, napisz komentarz i lajka w górę, łapkę w górę, dobra. I co ja to zrobiłem? Halo? Spieszyłam? Ula. Ej. Co jest? Halo? Czego nie słyszę? Co jest? Co się odwaliło? Stój, bóż, halo! No. I pada frajer. McPherson. Hi, Vic. It's Claire. So, how are things going in Los Angeles? Hey, Claire. I don't know. I don't feel like I'm making any headway. I'm having a hard time establishing a link between all these killings. You're obsessing over this. If you hadn't quit, you wouldn't be trying to put the pieces together all alone. Don't start, Claire. I know you don't approve of my decision to leave the FBI.
Working for an asshole like Browning? No, thank you. Browning won't be here forever, you know. His decision to close the investigation after the mass killer's death wasn't welcomed by everyone in the Chicago Bureau. I don't need to remind you that there's absolutely nothing to prove that the fucker's really dead. He fell in the water when I shot him. I know I hit him. As far as I've heard, his body was never found. Nope, you're right about that. Of course you've got doubts. But the water flowing under the Tominova Bridge is ice cold. If your bullet didn't kill him, cold water would have finished him off. I'd love to be so sure. When I think of all the women he victimized. Have you found any information on the first killer? The one who the Chicago murderer was supposedly copycatting? His name was Ackerman, I think? Yeah, Mark Ackerman, son of Governor Herbert Ackerman. He was locked up in an asylum at the beginning of the 30s after two strings of murders. He was never officially found guilty. His father had him hospitalized to avoid the scandal, with the FBI's full cooperation. Corruption never goes out of style. Makes me sick. And the retired inspector, Harrison, the one you wanted to see in California. Did you meet with him? Yeah, he gave me the whole case file for the 1956 investigation. He's convinced that Mark Ackerman was behind this series of murders in Los Angeles. Really? A killer who murders women over several decades, then a copycat who starts it all over again 50 years later? That's terrifying. Yeah, but this case is personal, too. My grandfather got himself embroiled in it. He lost more than just his illusions. Him a suspect. I want to find the truth for his sake, no matter what it costs me. I hope you'll find what you're looking for, Vic. If I can help you in any way. Do you have any news on Mia, the killer's latest victim? Is she still in the hospital? She's doing better. She's come out of shock. The doctors are optimistic. She should be able to go home soon. I went by to see her yesterday. She's gonna leave Chicago. So many bad memories. What's new at the FBI? Miller still having stomach trouble? Uh-huh. He got sick at the New Year's potluck. Some joker put Tabasco in his salmon canapes. We haven't seen Browning much lately. He's distanced himself from the Bureau since your resignation. It doesn't change much anyway. He was never exactly close to his agents. Yeah, you can say that again. The only place for an ice cube like that is in a glass of whiskey. Where's the investigation at? Is anyone working on it since Browning cut the funding? Officially, the killer is considered dead, so Browning closed the case. He seemed rather in a hurry to put that one to bed. Obviously. There were some pretty well-placed people who used to frequent some of the girls who were killed. Browning's one of them. I wonder what he had to give up to bury the scandal. And I think that I used to work under him. Ugh, makes me sick. I hope Richard's not harassing you. He's left several messages on my answering machine. He just called me to ask about Mia. He feels responsible for letting her go, giving the killer his opening. I know, he's taking it hard. There's nothing to say that the killer wouldn't have taken him out to get his hands on Mia. Anyway, he misses you, that's for sure. He's looking forward to you coming back. I have one last favor to ask, Claire. A big one. I need access to the FBI's database. For your research, huh? Wow, I'm playing fast and loose with the rules a lot lately. I don't want to get you into trouble. Don't worry about me. The access code was changed a few days ago. I'll check it out and text you, okay? Thanks, Claire. I'll let you go now. Talk to you soon. No to pogadaliśmy sobie ze starą znajomą. Tak. Claire, jakąś tam, nie pamiętam. Dobra, to jest nasza nowa... Victoria McPherson, agentka specjalna na... Tak, pojechała, zostawiła tamto FBI i wyjechała do Los Angeles. Kurde, dobra, co tu będziemy przeglądać? Papierki i... Nie, papierki, Jezu, to są dokumenty, ojej. Well, let's try to review the clues we've got. I'll record my notes onto my smartphone while we go through them. A
W tamtych czasach już miała smartfona. A newspaper article, dated March 19th, 1956. It recounts the arrest of a suspect in the LA murders. Wycinek z gazety 19 marca 1956 roku. Wycinek zachowany przez Harrisona. Artykuł z gazety Los Angeles Tribunal opisuje aresztowanie Harolda Perina, który rzekomo jest rzeźnikiem z Los Angeles, odpowiedzialnym za 5 morderstw na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ofiary były we wszystkich przypadkach młode, a ich ciała zostały bestialsko okaleczone. Aresztowania dokonał śledczy Michael Harrison. Prowadził on obserwacje Perinera i zaskoczył go, kiedy właśnie zamierzał dopaść kolejną młodą. Harrington Perin jest obecnie przesłuchiwany przez śledczego Harrisona, który następnie wygłosił ogłoszenie dla prasy, aby poinformować opinię publiczną o wynikach śledztwa. Na koniec artykułu dziennikarz dokonał porównania ze śmiercią Elizabeth N. Shortz, która została zamordowana 9 lat wcześniej. Zbrodnie popełnione przez rzeźnika z Los Angeles są równie bestialskie co morderstwo czarnej Dali. Czyżby sprawy te były ze sobą połączone? Dawaj, jego gęba. I doubt there's a connection between the two cases. Another idiot journalist greedy for a story. A brochure of the Ackerman exhibit organized by Richard. There are reproductions of paintings as well as some interesting information. Informator wystawy poświęconej Ackermanowi. Mark Ackerman, wizjoner. Galeria Waldes w Chicago ma zaszczyt zaprezentować wernisaż wystawy poświęconej dziełom Marka Ackermana, które po raz pierwszy zostaną udostępnione zwiedzającym. Ten amerykański artysta, malarz, żył w pierwszej połowie XX wieku, zanim osiadł na stałe w Los Angeles. Mark Ackerman spędził kawał życia w różnych zakątkach Europy. Wystawa jest próbą odtworzenia różnych etapów burzliwego życia artysty. Daj się ponieść nieokiełznanym emocjom, które aż biją z obrazów Marka Ackermana. Krajobrazy i portrety są mistrzowskim połączeniem scen. Jakich scen? Somambulicznych i rzeczywistych świadomości i zamyślenia łagodności i niepokoju. Głęboka namiętność i siła wyrazu artysty, tego równie niezwykłego co nieznanego malarza, z pewnością poruszy każdego z odwiedzających. Galeria Walters pragnie podziękować Geraldowi Carterowi, dyrektorowi Wydziału Sztuki Pięknych Uniwersytetu Chicagowskiego, dzięki któremu ta wystawa miała szansę powstać. Środki finansowe potrzebne na zgromadzenie prac artysty zostały zapewnione dzięki pomocy Fundacji Labirynt. W informatorze znajduje się reprodukcja kilku obrazów. Dr. Hyde, uczeń, Beatrice, dobra i tak dalej. No tak, dobra, te obrazy. A dr.
Hi, to jest z pierwszej części Still Life. Ten uczeń to jest z pierwszej części obraz i Beatrice z pierwszej Still Life. The Labyrinth Foundation. That's the second time I come across them while I'm investigating. I think they have a website. Co mają stronę internetową? Kurczę, co to jeszcze mogę spojrzeć? Tu mogę, co to jeszcze tam? Dobra, na to. A newspaper clipping, dated March 22nd, 1956. The article talks about a fire in the hospital where Mark Ackerman was committed. Aha. Odcinek z gazety 22 marca 1956 roku. Wycinek zachowany przez Harrisona. Artykuł z gazety Los Angeles Times. 21 marca w Brumdin Institute wybuchł pożar, w którym zginęło 10 osób. Jest to prywatna klinika, w której leczy się psychicznie chorych. W pożarze stracili życie uznany lekarz dr Kelly. Wśród ofiar znalazł się także Mark Ackerman, syn gubernatora stanu Kalifornia Herberta Ackermana, zaginięty w tym zakładzie ponad 20 lat temu. Mark Ackerman był jednym z pacjentów doktora Kelly'ego. Policja podejrzewa, że to właśnie on jest odpowiedzialny za pożar. Alarm przeciwpożarowy włączyła pielęgniarka wracająca z obiadu. Gdybym nie wyszła na obiad z moim synem Henrym, to pewnie też bym zginęła. Miała powiedzieć pielęgniarka. W artykule znajduje się też informacja, że pielęgniarka dobrze znała podpalacza. Gdyż przed przeniesieniem na inny oddział przez wiele lat była asystentką doktora Kelly'ego. Jest co najmniej zastanawiające, że nie została zaliczona przez policję do kręgu podejrzanych. Dobra. Aha. This nurse, she could certainly be linked to Ackerman. I've got to find out more info about her. Tak, na pewno nie żyje ten cały Ackerman. Aha, zginął w pożarze. No kurde, ja cię kręcę, ale ciekawe rzeczy się dowiaduję. A to jak się podoba moje czytanko i tak dalej, to zobaczycie, co macie zostawić. Dobra, muszę sobie przerwę zrobić. Herwa! Dobra, powracamy. Czytam te artykuły. Dobra, teraz który jeszcze artykuł do czytania był? Dalej też jeszcze coś jest. A, ten był czytany. A, tu jeszcze był. The Los Angeles murders file. Harrison gave it to me. His conclusions differ from the official version. Aha. Sprawozdanie ze sprawy dotyczącej morderstw z Los Angeles. Dokument sporządził Michael Harrison, inspektor policji w Los Angeles. Pomiędzy grudniem 1955 oraz marcem 1956 roku w pobocznych uliczkach Los Angeles znaleziono zwłoki pięciu pań prostytutek. Wszystkie zginęły od ciosów ostrym narzędziem i zostały wypatroszone. Ciała były mocno okaleczone, w tym z odciętymi stopami lub dłońmi. Brak świadków morderstw. Na miejscach zbrodni nie znaleziono też żadnych śladów mogących pomóc w ujęciu sprawcy. Prasa nadała mordercy pseudonim rzeźnik z Los Angeles, jednocześnie w ostrych słowach wyrażając się o niekompetencji policji. Prowadzący dochodzenie śledczy Harrison dostał
się pod krzyżowy ogień krytyki i nacisków opinii publicznej, nalegającej na szybkie ujęcie sprawcy. 19 marca 1956 roku w końcu ujęto podejrzanego. 27-letniego Harolda Perina. Perin był pacjentem szpitala psychiatrycznego w Brodin. Według biegłych powołany przez policję człowiek ten przejawiał liczne cechy charakterystyczne dla osoby psychicznej, mimo to 2 lata wcześniej zwolniono ze szpitala, gdyż według oceny lekarzy jego stan zdrowia był satysfakcjonujący. O, proszę, jakie fajne zdjęcie. Masakra, dobra. Jedno zdjęcie martwe i... Ha, ha, ha. O. Oh, shit, yes. O, dobra, ciekawe. O, jeszcze coś jest. Harrington podejrzewał, że Harold Perrin działał pod wpływem kogoś innego. Marka Ackermana, niezrównoważonego psychicznie malarza. Przełożeni Harringtona nie podzielali jednak jego zdania. Ackerman zginął w pożarze 2 dni po aresztowaniu Perrina. Artykuł z 23 marca 1956 roku. Harrison zaczął podejrzewać Ackermana już w czasie trwania śledztwa. Zauważywszy podobieństwa do dawniejszych spraw, Harrison skontaktował się z emerytowanym prywatnym detektywem, który pracował nad śledztwem nazwiskiem Gustav O. Właśnie! To Gustav MacPherson. O kurde! To jest dziadek Wiktorii przecież. A to jest jakoś dziwnie napisane. Dobra, okej. MacPherson przesłał mu niepokojące dokumenty. Zeznania Herberta Ackermana, gubernatora stanu Kalifornia, ojca Marka Ackermana. Herbert Ackerman potwierdził w nich, że jego syn był odpowiedzialny za 2 serie morderstw, najpierw w Pradze w 1929 roku, a potem w Chicago w 1931. Mark Ackerman przebywał od 1932 roku w Brodin Instytuty, jak się to czyta, dobra, pod opieką doktora Edwarda Kelly'ego. Przez ponad 20 lat jego mordercze pragnienia nie znajdowały ujścia, jednak ostatecznie nie był w stanie zapanować nad tym, co zżerało go od środka. Ponieważ Ackerman nie mógł opuścić szpitala psychiatrycznego, znalazł sobie wspólnika, który mordował za niego. Wow. Jeszcze? Aha. dobra. Po kilku wizytach w szpitalu i przesłuchaniach Ackermana, Harrison odkrył, że do malarza często wpadał z wizytą niejaki Harold Perrin, pozornie szkodliwy młodzieniec, który spędził 3 lata w szpitalu, lecząc się z drobnych niedyspozycji zdrowia psychicznego. Tuż przed aresztowaniem Harolda Perrina, które miało miejsce 19 marca, policja wydała oświadczenie dla prasy. Uczyniono w nim Perrina głównym podejrzanym w sprawie. Perrin przyznał się do stawianych zarzutów 21 marca, kiedy usłyszał o śmierci Marka Ackermana. Przyznał się do morderstw, jednak nie rzucił winy na swego domniemanego guru. Ackermanowi nigdy nie przedstawiono żadnych zarzutów, choć Harrison był pewien, że odegrał znaczącą rolę w opisywanych morderstwach. Po aresztowaniu Perrina i śmierci Ackermana
morderstwa ustały. Tak. A, to jest jeszcze ostatni, dobra, artykuł. Harrison zdobył obraz Ackermana przed jego umieszczeniem w zakładzie dla umysłowo chorych. Według postawionej przez śledczego tezy, to właśnie owe obrazy były motywem zbrodni. Harrison nazwał je niepokojącymi i wyjątkowo sugestywnymi wytworami chorego umysłu. Obrazów, które Ackerman namalował podczas swego długiego pobytu w zakładzie, nie można było w ten sposób określić. Harrison był pewien, że nie widział wszystkich obrazów Ackermana, szczególnie tego, który podobno namalował tuż przed śmiercią. Komentarz. Według notatki dołączonej do aktu w lutym 2003 roku Harrison rzekomo przekazał zeznania Herberta Ackermana niejakiemu Emilowi Zarkowiczowi. Dziennikarz ów twierdzi, że prowadzi zaawansowane prace nad biografią Herberta Ackermana. Pomimo wszelkich przejawów świadczących o prawdziwości jego słów, dziennikarz ten zabrał dokumenty i już ich nie zwrócił. Wow, ale długie. Zarkovic. I know that name. Where have I heard it before? No właśnie, Zarkowicz. Czy to nie było w pierwszej części tego kolesia coś jakiegoś? Still life, dobra. Co dalej? Koniec już tego śledztwa? Oddal, nie wiem. Tu jest to. Przeczytane. Tego chyba już nie można. Tego nie. Dobra. Coś nic nie można? Nie można chyba. Aha. Na smartfonie mam jeszcze czytaną jakąś wiadomość, gdzie ten jest smartfon. O Jezu, wszystko leży. Uj, wszystkie ciekawe. Aha. A gdzie jest smartfon? Halo, Wiktoria, gdzie masz smartfon? A tu są jeszcze jakieś dokumenty. Ten smartfon. O, okej. Posuń do przodu sprawę. Gdzieś wśród tych dokumentów kryje się prawdziwa tożsamość mordercy. Połącz się z bazą danych FBI. Aha, dobra. Aha, Claire coś. Jak to się czyta? Kod do bazy danych. Aha. 2 stycznia 2005. Ciekawe. Wiadomość od Richarda. Oho. Pokaż. Hi Vic, it's Richard. I miss you. I'm looking forward to you coming back to Chicago. Love you, sweetheart. Aha, a to też to samo? It's Richard. Well, I hope everything's going well in LA. I was sad to spend New Year's Eve without you. Call me back soon. Oho, nadzwoń, tak? Mogę odzwonić? Tak, super, odzwoń. Zdjęcia nie, nagrania. Dokumenty. Łaj, ale telefon fajny. Nie, zazdrości ta telefonu mi? Tak, jasne. Od razu. Weź się połącz z Richardem. Tak, jeszcze. Co to jest? Menu gry. No i co? To jest nasze to. Aha. Użyj broni. Piw-paf. Stać, piw-paf. No i co dalej? Kurde, dobra. Ackermany. Dobra, starczy. Okej, okay. Telefon dasz czytany. Tu trzeba jeszcze coś iść. Czekaj. Tu coś było jeszcze.
A, znowu do tego wracam? Dobra, nie chcę. O Jezus, no to samo. Dobra, już czytałam te wszystkie te akta. Aż na jeden raz to na mi starczy. Dobra. Okej, to chodźmy do tego komputera chyba, nie? Komputer. Zasilacz chyba. Zasilacz laptopa. Coś tu jeszcze masz? Pokoik, światełko. Gdzie ten twój komputer niby? Jakaś szafka tu. Tu teraz? Chyba do komputera. O. The killer lost his mask before falling in the river. According to what Claire's told me, the lab analyzed it, but didn't find anything. No właśnie. Dlaczego oni się znaleźli? Właśnie, to jest dziwne, nie? Gdzie masz tego? Trzeba podłączyć te. Weź zasilaczek. Aha, do komputerka chyba. Nie? Nie potrzebuję? O, żeż. Aha, dobra. The battery's dying. I better plug it in. Aha, teraz podłączę się, aha. Bateria słabnie. Jest coś. Fundacja Labirynt. Jest to organizacja pożytku publicznego, której misja polega na ochronie i promocji sztuki. Założycielka pani Beatrice Allen. Celem Fundacji Labirynt jest ochrona dzieł sztuki i promocja młodych artystów. Do zadań fundacji zaliczają się między innymi organizacja wernisażu, renowacja starych obrazów, przyznawanie stypendiów i udzielanie wsparcia finansowego, pozyskiwanie dzieł sztuki na rzecz publicznej ekspozycji i zapewnienie pomocy prawnej oraz wyceń artystów. Fundacja Labirynt została założona w 1961 roku przez Beatrice Allen dzięki ofiarności pana Herberta Ackermana, gubernatora stanu Kalifornia i wieloletniego wielbiciela sztuki. Fundacja przestrzega zasad poufności danych artystów i gwarantuje im prawa do wykonanych dzieł. Prawa autorskie, majątkowe, pokrewne i tak i coś tam. Zarząd spotyka się. Zarząd spotyka się dorocznie w siedzibie fundacji w Nowym Jorku. W razie pytań zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Dalej. Herbert Ackerman, an art lover? Miss Beatrice Allen? I must find out more about her. Oh, yes. That's okay. Beatrice Allen. Beatrice Allen, założycielka i prezes Fundacji Labirynt, urodziła się w 1912 roku w San Diego. Jej ojciec był lekarzem, a matka muzykiem. Po matce odziedziczyła dobry smak i szacunek dla różnorakich przejawów sztuki. Pasja ta towarzyszyła jej do końca życia. Po nauce w szkole pielęgniarstwa pracowała w kilku państwowych szpitalach, aż w końcu znalazła pracę w Brondej Instytucie, prywatnej klinice zajmującej się osobami psychicznie chorymi. Pracowała tam przez ponad 20 lat, wyróżniając się
profesjonalizmem i silnym poczuciem empatii wobec pacjentów. Więc została asystentką ordynatora szpitala, wprowadziła program leczenia oparty na zajęciach artystycznych. W 1956 roku Beatrice Allen opuściła klinikę i całkowicie poświęciła się sztuce. W 1958 ogłoszono ją jako jedyną spadkobierczynię majątku po gubernatorze Ackermanie. Lwią część majątku zainwestowała w dzieła sztuki, a kilka lat później stworzyła fundację Labirynt, którą prowadziła aż do śmierci. Beatrice miała syna, z którym relacje nie układały jej się najlepiej. Miała syna! Ty, a jak to jest ten cały Richard? Richard Allen, ja nie mogę. I to on wszystko to spierdziela? Aha, w 1985 roku syn jej, a zginął jednak, zginął w wypadku samochodowym, a Beatrice została prawnym opiekunem jej wnuka, dzięki któremu zeznawała w ostatnich latach życia. Aha, czyli jednak, kurde, czyli ten cały Richard może być wnukiem tej Beatrice w ostatnich latach życia, szczęścia i ciepła rodzinnego. Beatrice Allen zmarła w Nowym Jorku w 2002 roku. Jej olbrzymia kolekcja dzieł sztuki jest obecnie zarządzana przez fundację. Ja nie mogę. Ło masakra. Beatrice Allen is the woman painted by Ackerman on one of his paintings. I'm sure of that. I need more info. Her son may be another interesting lead to follow. Ah, yes, but I'd need his full name. Czyje teraz nazwisko, co? Czy chcesz szukać to nazwisko? O kurde. Fundacja. Dobra, może o tym Emilu jakimś. Emil Zarkowicz. Węgierski malarz urodzony w 1862 roku. Zmarł w 1904. Zarkowicz był dość tajemniczą postacią, był znany w kręgach twórczych, także jako uzdolniony pianista ze względu na bladą cerę i kościste rysy. Został nazywany przez Franka Liszta biało-palczastym pianistą. Był przedstawicielem węgierskiej szkoły symbolistów. W jego pracach dominują mroczne motywy. Obraz Śmierć i młoda dziewczyna jest uznawany za jego arcydzieło. That painter's been dead a long time. The journalist must have given a false name. No właśnie. Czy szukamy w internecie? Nie wiem. Szukać wszystko? Nie wiem. Herbert. Nie wiem. Mark to chyba że nie żyje, ten Mark Ackerman. O, dobra się. Dobra. Podobają odcinki z serii Still Life, to wiecie co macie robić. Do następnego.